Sezon bardzo udany. Jeździmy dużo, nie jeździmy tylko tutaj po naszym kraju, ale także odwiedzamy inne okoliczne i dalekie. W tym roku nasz klub był m.in. w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, ale byliśmy także w krajach bałkańskich, Litwa, Łotwa, Estonia. Oczywiście prawie co weekend wyjeżdżamy gdzieś tutaj na polskie drogi. Myślę, że dosyć pozytywnie muszę powiedzieć, że w tym roku zauważałem znaczną poprawę jakości jazdy. To znaczy coraz więcej kierowców rozumie nas i szczególnie w korkach usuwają się nam z drogi, dzięki czemu my możemy jechać, nie stać w upale. Był wyjazd do Stanów, tam żeśmy przejechali konkretny szmat drogi, ponad 4400. Odwiedziliśmy Los Angeles, oczywiście zrobiliśmy trasę Route 66, pojechaliśmy zwiedzać parki narodowe. Jako pasażerka tak, owszem, razem chyba zrobiliśmy może około 300 km. Mąż jeździ często, o wiele więcej robi, także trzeba jego zapytać, ile zrobił w tym roku. Przypomina, że ogólnie tak zazwyczaj, no nie wiem, no 300 km może powiedzieć najdalej, no bo my nie jeździmy jakimiś turystykami, żeby po prostu bardziej jeździmy cruzerami, więc no nie jest to taki motocykl typowo do tras długich, bardzo długich, nie? Na tej zasadzie, ale tak to miło, fajnie. Sezon się jeszcze tak naprawdę nie skończył, trwa jeszcze. Myślę, że do października będziemy śmiało jeździć na pewno. Marzenia z młodości. Zawsze się jeździło rometami, WS-kami. Powiedziałem, że ja ileś tam lat pracy będę miał, kupuję sobie motocykl. No i zaczynamy, że tak powiem, przygodę. No i swoje lata przyszły, dzieci już trochę odchowane, więc... Można sobie pozwolić na przygodę. Tak jak dla mnie, to sezon był udany. Było kilka zlotów, kilka wyjazdów. Także no nie mogę narzekać. Wiatr we włosach. Spojrzenia innych. Mnie to kręci. No jest to złocony 24-karatowym złotem, rocznik 98, Lowlider, Dyna, na gaźniku, to jest najważniejsze. No to Harley to jest, powiedzmy, pasja, nie? Ale to jest styl życia jakiegoś, także trzeba się do tego dostosować po prostu, nie? No pogoda dopisywała to, chyba wszyscy motocykliści wiedzą o tym, bo to jest dla nas najważniejsze, a no i czasem wtrafi jakiś deszczyk, nie? Jakieś tam są, no to są takie... Ale cieszymy się z tego, że po prostu siedzimy na tych maszynach naszych, kochamy to, kochamy ten wiatr we włosach, tak? I tą wolność, tak powtarzałem, i to jest... Nie ma telefonu komórkowego, nie odbieramy, bo sobie jedziemy wolno, myślimy sobie o czym tam chcemy, nie? I to jest to, otwiera nam się świat przed oczyma po prostu wolny.